Kryptowaluty, od czego zacząć? Dosyć często zadawane pytanie, jak zacząć z kryptowalutami. Nagrałem ten film dla osób, które nie wiedzą od czego zacząć i mam nadzieję, że trochę im pomogę przebrnąć przez początki z kryptowalutami. Zapraszam. Cryptomasters przedstawiają. Cześć ponownie, Karol z tej strony, i dzisiaj przychodzę do Was z filmem informacyjnym, instruktorzowym, jak zacząć przygodę z kryptowalutami. Ale pamiętajcie, że nie jest to porada inwestycyjna, ja nikogo nie namawiam ani nie zachęcam do kupowania kryptowalut i robicie to na własną odpowiedzialność. Już niedługo wraz z Instytutem Kryptografii ruszamy z darmowym kursem, takim poradnikiem dla początkujących w postaci serii filmów, żeby osoby początkujące nie musiały wertować Google w poszukiwaniu informacji. Więcej na ten temat wkrótce. A tymczasem możecie pobrać od nas całkowicie darmowy poradnik dla początkujących, który na pewno na początku ci pomoże rozpocząć edukację na temat kryptografii. Jeżeli spodoba Ci się ten film, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to zapraszam Cię do subskrypcji oraz naciśnij ten dzwoneczek, żebyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. Jeżeli masz jakieś pytania, to śmiało zostawiaj je w komentarzach, a w miarę możliwości będziemy na nie odpowiadać. Lub też, jeżeli chcesz, żebym nagrał o czymś film, jakiś film instruktorzowy, to również możesz zostawić temat tego filmu w komentarzu, a na pewno wezmę go pod uwagę przy nagrywaniu kolejnych filmów. Temat dzisiejszego filmu zamknąłem w czterech podstawowych punktach, jakimi są pierwszy: edukacja, bezpieczeństwo, plan oraz inwestycja. Zauważ, że każdy jest bezpośrednio zależny od innych. Żeby mieć plan, trzeba się nauczyć, z czym masz do czynienia, a żeby być bezpiecznym, też musisz mieć plan. Edukacja jest moim zdaniem najważniejszym i zarazem podstawowym aspektem, który pozwoli ci w jasny i prawidłowy sposób podejść do kryptowalut. I to oczywiście nie tyczy się tylko kryptowalut, ponieważ przy każdej inwestycji, w co byś nie inwestował, co byś nie chciał robić, to musisz się najpierw tego nauczyć. Podstawowa zasada inwestowania mówi: nie inwestuj w coś, czego nie rozumiesz. I to jest kluczowe podczas inwestycji. Żeby w ogóle myśleć o kupowaniu bitcoina czy altcoinów w celach inwestycyjnych, przede wszystkim musisz się nauczyć, co to są kryptowaluty, co to jest kryptowaluta, co to są tokeny, jakie odróżniamy kryptowaluty i jakie mamy tokeny, ponieważ głupim by było żebyś kupował coś, o czym naprawdę nie masz zielonego pojęcia. A spotkałem się nawet z takimi pytaniami, czy warto jest inwestować w stablecoiny. Także bardzo ważne jest, żebyś wiedział, co to jest kryptowaluta. Druga podstawowa informacja, co to jest blockchain, jak działa blockchain, po co został stworzony, w jakich celach oraz główne cechy blockchainów. Trzeba zauważyć, że kryptowaluta to nie blockchain. Kryptowaluta jest produktem na blockchainie i z tego co możemy zobaczyć w realnym świecie, blockchain jest bardziej wykorzystywany niż kryptowaluty. To widać też na przykładzie Chin, gdzie Chiny banują kryptowaluty, ale nie blockchain. Kolejnym punktem jest portfel. Co to jest portfel? Jak go obsłużyć? Skąd go pobrać? Jak go zabezpieczyć? Tu nie ma co ukrywać, że portfele kryptowalutowe są dosyć skomplikowane. Jest ich naprawdę wiele rodzajów. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat portfeli, to ostatnio nagrałem taki film, gdzie trzymać swoje kryptowaluty i podstawowe informacje na temat portfeli będziesz już miał. Kolejnym tematem jest transakcja. To jest również niezbędna rzecz, o której musisz wiedzieć wiele rzeczy, ponieważ transakcje są również skomplikowane. Musisz wiedzieć, jakie wysyłać, jakie szukać później w internecie, jeżeli nie daj Boże, twoja transakcja nie została zrealizowana. Musisz wiedzieć, jakie są opłaty tych transakcji, ponieważ każda kryptowaluta, każdy token ma inne opłaty transakcyjne, w różnych czasach dochodzą do odbiorcy. Jak i również podstawowa kwestia, że transakcje na blockchainie są nieodwracalne. Nie da się po prostu napisać do supportu jak w przypadku Paypala czy banku, że pomyliłeś ten przelew, czy może być zablokowany i środki zostaną zwrócone. Tutaj nie ma takiej możliwości. I ostatnią rzeczą, na jaką trzeba zwrócić uwagę, to jest giełda. Jakie giełdy wybrać, jak z tych giełd korzystać, jak się tam w ogóle zarejestrować? Najbardziej popularna polska giełda to oczywiście Bitbay. Jeżeli nie wiesz, jak się zarejestrować na giełdzie Bitbay, to możesz skorzystać z mojego filmu, w którym w jednym filmie wyjaśniam, jak założyć konto i przejść weryfikację, a w drugim filmie wyjaśniam, jak się posługiwać giełdą, jak robić na niej transakcje. Ale gdzie szukać tych wszystkich informacji? Kryptowaluty nie są jeszcze bardzo popularne w Polsce, ale istnieje sporo źródeł informacji, takich jak YouTube. Portale edukacyjne, strony z aktualnościami oraz grupy tematyczne i fora. Możesz również skorzystać z mojego darmowego poradnika tam też znajdziesz wiele informacji. Specjalnie umieściłem tu punkt trzeci: strony z aktualnościami. Ponieważ nawet jak już stwierdzisz, że Ty wszystko umiesz, to musisz cały czas śledzić postęp projektów, które masz w swoim portfolio. Ponieważ często bywają takie przypadki jak na przykład przejście na mainnet, czyli przejście na swój własny blockchain, gdzie będzie wymagany token swap, czyli zamiana tokenów ze starego blockchaina na tokeny z nowego blockchaina, i to jest konieczne, ponieważ możesz w bardzo głupi sposób stracić swoje środki, jeżeli tego nie zrobisz. Dlatego pamiętaj, że jeżeli masz w swoim portfolio 10 projektów, to postęp każdego z tych projektów musisz śledzić. Jak już przebrniesz przez te 5 punktów, o których wcześniej mówiłem, można uznać, że już wiesz, w co będziesz inwestował, i możesz przejść do następnego kroku, jakim jest bezpieczeństwo. I jest ono niezwykle ważne podczas inwestowania w kryptowaluty. Z racji tego, że kryptowaluty są cyfrowym zapisem w sieci, musisz szczególnie o nie zadbać. Pierwszym etapem na pewno jest Twój komputer. Musi być on bezpieczny, wolny od wirusów, żeby nikt nie włamał ci się na portfel albo na giełdę. Używaj antywirusów do skanowania komputera. Staraj się nie używać automatycznego zapisywania haseł. Hasła najlepiej zapisuj sobie gdzieś na kartce i chowaj do szafki. Kolejnym punktem są oszustwa. Musisz na nie uważać, ponieważ w świecie kryptografii jest bardzo dużo oszustw. Czy to różne portfele kryptowalutowe, czy projekty, tak zwane skamy, które obiecują wielkie inwestycje, a później nic z tego nie wychodzi i tracisz swoje środki. Dlatego przed inwestycją w jakikolwiek projekt musisz dobrze go zbadać i sprawdzić, czy nie jest on oszustwem. Kolejnym punktem są aplikacje i programy, których będziesz używał na swoim komputerze czy też telefonie. Tu musisz mieć na uwadze, żeby ściągać tylko i wyłącznie z oficjalnych stron producentów, żeby nie szukać aplikacji czy programu gdzieś w Google'ach. Tylko najlepiej wejść na oficjalną stronę i z tamtej strony je pobrać. Wtedy będziesz miał pewność, że masz oryginalną aplikację, która na pewno będzie dużo bezpieczniejsza niż taka znaleziona gdzieś na jakimś dziwnym portalu internetowym. Kolejnym punktem są hasła. Tak jak już wcześniej wspomniałem, musisz je zapisywać najlepiej na kartce papieru, nie rób zdjęć i nie trzymaj tego w telefonie. Pamiętaj, że telefon możesz zgubić albo, że też będziesz miał wirusa w telefonie i ktoś będzie miał dostęp do Twoich kont. I hasła musisz wybierać raczej takie, żeby nikt nie mógł po prostu zgadnąć jakie hasło otworzyłeś. Kolejnym punktem są giełdy. Najlepiej korzystać z giełd sprawdzonych, z dużych giełd. Oczywiście żadna giełda nie jest na tyle bezpieczna, żebyś mógł trzymać na nie środki, dlatego środków na giełdach się nie trzyma. No ale jakoś te kryptowaluty trzeba zakupić i na te giełdy przesłać swoje pieniądze. I ostatnim punktem są portfele. Podobnie jak aplikacje i programy ściągamy tylko z oficjalnych stron producentów, nie szukamy tych portfeli gdzieś na Reddicie czy na Medium, bo bardzo często zdarzają się podlinkowane oszustwa, gdzie pobierasz taki portfel, wpisujesz hasło i nagle patrzysz, a nie masz środków na koncie. Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest kluczowe, żebyś nie stracił swoich środków, które zainwestowałeś. Jak już masz odpowiednią wiedzę, Jesteś bezpieczny w sieci, to możesz ustalić swój plan działania. Jest to nie mniej ważne jak poprzednie punkty. Po pierwsze, musisz wiedzieć, co chcesz kupić, gdzie, za jaką cenę, ile tego chcesz kupić oraz jak chcesz to kupić: czy za pomocą karty, czy za pomocą przelewu, czy za polskie złote, czy za dolary. To wszystko musisz najpierw się dowiedzieć, zanim gdziekolwiek będziesz przelewał swoje pieniądze, żeby ich nie stracić. Następnie sposób inwestycji. Mamy inwestycje długoterminowe, krótkoterminowe trading, czyli na przykład dzienne kupowanie taniej i sprzedawanie drożej, lub kopanie kryptowalut, tu musisz wiedzieć, jak chcesz inwestować i co będziesz robił ze swoimi środkami. Później musisz wiedzieć, jak przechowywać swoje środki. Giełda oraz zewnętrzne portfele. Na giełdzie oczywiście środków nie trzymamy, no ale jeżeli jesteś traderem, i wykonujesz kilka transakcji dziennie, to byłoby głupie, żeby za każdym razem przelewał te środki na portfel. Ale pamiętaj, żeby ich trzymać tylko tyle na giełdzie, za ile robisz transakcję. Nie trzymaj wszystkich środków na pewno na giełdzie. I na koniec sprzedaż. Jest to niezwykle ważny punkt, ponieważ bardzo często teraz pojawiają się pytania: jak sprzedać swoje kryptowaluty, przejść na przykład do stablecoina, albo jak zamienić swoje kryptowaluty na złotówki, żeby spieniężyć tą inwestycję. Głupim by było, jeżeli będzie bardzo duży wzrost na przykład na bitcoinie, będziesz chciał go sprzedać i dopiero wtedy będziesz szukał informacji w internecie, jak sprzedać bitcoina, żeby przelać pieniądze na swoje konto bankowe. Oraz bardzo ważna rzecz, jakim, jaką jest poziom cenowy, w jakim chcesz sprzedać swoje kryptowaluty, ponieważ często się kupuje z planem długoterminowym. Ale kompletnie nie masz pojęcia, za ile będziesz chciał sprzedać te kryptowaluty. Dlatego ważnym jest, żebyś od razu ustawił sobie, z jakim zyskiem wychodzisz z inwestycji i trzymać się tego planu cały czas. Jeżeli będziesz miał już swój plan inwestowania, to możesz przejść do inwestycji. Pamiętaj, że te trzy punkty edukacja, bezpieczeństwo i plan wpłyną na to, jak efektywna będzie Twoja inwestycja. Pamiętaj, że nic nie bierze się z powietrza, a kryptowaluty są bardzo ryzykownym sposobem inwestowania. I tu też będziesz potrzebował cierpliwości oraz konsekwencji działania. Wszystko na pozór wydaje się proste, ale uwierz mi, nasz umysł płata nam takie figle, że jeżeli nie będziesz mocno psychicznie przygotowany, to bardzo szybko twój plan może lec w gruzach, a ty stracisz swój kapitał. Istnieją oczywiście sposoby na zabezpieczenie naszego kapitału, takie jak stop-lossy czy uśrednianie ceny, ale to też musisz uwzględnić w swoim planie. Mam nadzieję, że ten film ci się podobał i choć trochę ci pomógł i odpowiedziałem na pytanie jak zacząć z kryptowalutami. Jeżeli tak, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to zapraszam Cię do subskrypcji oraz kliknij ten dzwoneczek, żebyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. Dzięki bardzo za wysłuchanie. Cześć!